zobaczymy jutro, prawda, jak drużyna zareaguje po tej sytuacji trudnej, bo na pewno wszystkim nam to w głowie jednak świta, że no, sytuacja się odwróciła kompletnie. Lech w tej chwili rozdaje karty, a nie my. Byliśmy zdecydowanie w lepszej sytuacji przed meczem z Krakowią. Ale myślę, najważniejsze, co będzie jutro, to trzeba zagrać ten mecz i trzeba go wygrać. Myślę, że to będzie najważniejsze i w tym kierunku trzeba iść. Nie trzeba kalkulować, nie trzeba spekulować. Myślę, że zawodnicy, z którymi długo dyskutowaliśmy, mają tą świadomość, co ich czeka. I myślę, że jeżeli mamy obronić Mistrzostwo Polski, no to jutro mamy wygrać. Większa szansa jest odzyskania Pawła niż Alvareza na ten mecz. Ale to, jak to się procentowo, jakbyśmy to określali, to procentowo jest ta przewaga w stosunku do Pawła. Natomiast Alvarez cały czas jednak ma problem z kolanem. To oczywiście dla niego, zresztą wiecie, nie jest to łatwa rzecz po takim kiksie, bo to był kiks, pechowy kiks, który mu się zdarzył wcześniej i się powtórzył. No nie jest to łatwa sprawa, szczególnie psychicznie dla niego, gdyż wiadomo, Mariusz zagrał, mogę powiedzieć, bardzo dobry mecz. Natomiast no, taka wpadka, która zadecydowała o tym, że wynik spotkania się zmienił, no też wpływa na jakąś psychikę zawodnika. Zobaczymy, wszystko będzie zależeć od jego psychiki, od jego nastawienia i zadecydujemy dzisiaj, czy będzie Mariusz Job w drużynie, czy będzie grał, czy będzie na ławce. Zadecydujemy oczywiście dzisiaj. To, co wiem, to tutaj wszystkie drużyny, które w tej chwili będą się biły o punkty, to się będą biły też o pieniądze, prawda, bo pewna pula pieniędzy jest oczywiście do odzyskania. W tabeli ogólnej, oczywiście w pozycji, która drużyna będzie, tam będzie, prawda, jakaś suma pieniędzy do odzyskania, więc może dlatego jest ta motywacja. Są jak w życiu dwie motywacje, jedna jest sportowa, druga jest finansowa. Zresztą znacie życie i wiecie, jak to wygląda, że to idzie w parze. Z kim ja rozmawiam, to jest oczywiście tylko moja sprawa. A że rozmawiam prawie że ze wszystkimi, także nie ma żadnego problemu dyskusji ze mną. Ja nie jestem człowiekiem, ja szukam dialogu, dyskusji. Zawsze my trenerzy jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystko może się zdarzyć dla nas. Jak mamy sukcesy, to jest dobrze, jak nie mamy sukcesów, jest źle i się spekuluje, kalkuluje. Także na dzisiaj to nie ma tematu. Ja myślę, że tutaj spekulacje, to co powiedziałem, trzeba uciąć, trzeba nie dyskutować, przyjdzie czas na konkretne rozmowy. Myślę tak, z takimi ambicjami, z takimi oczywiście perspektywicznymi, jakimi mamy założeniami, no, jeżeli będziemy się u siebie bali z Odrą Wodzisław, to nie będziemy tu dyskutować i niczego się nie obawiam tutaj tego. Co może być jedno, co może być, mnie interesuje i moich zawodników interesuje zwycięstwo i spekulacji też na ten temat nie robię, bo Odra jest ostatnim zespołem, który w tabeli, który na pewno przyjedzie tutaj, żeby walczyć, żeby jeszcze też wykorzystać swoją ostatnią szansę, ale myślę, że zdecydowanym faworytem jest Wisła Kraków i to musimy pokazać. O, ja tutaj zdecydowanie idę w kierunku Wisły, prawda? No, ja myślę, że tutaj, jeżeli mówię, że jutro mamy zagrać mecz i zwyciężyć, czyli myślę o obronie mistrzostwa.